Polsce książka jest towarem luksusowym. To jest bardzo smutna konstatacja. Ja przez parę lat, odkąd zostałam pisarką, jeżdżę po Polsce i spotykam się z różnymi zwykłymi ludźmi, z paniami bibliotekarkami, osobami z klubów książki, z księgarni. Oni mi mówią, wie pani, mówi się, że w Polsce ludzie nie czytają, ale u nas na przykład w bibliotece są zapisy w zeszycie na konkretne książki parę miesięcy do przodu. Czyli co? O co chodzi? Ja się nie zgodzę z tym, że Polacy nie czytają. Ja uważam, że Polacy czytają bardzo dużo, są bardzo ciekawi tego, co jest wydawane, tylko niestety nie stać ich na spełnienie wszystkich swoich książkowych marzeń. Myślałem, że to jest kwestia czasu też, że po prostu nie stać ich czasowo. Czasu też pewnie nie mają, ale myślę, że jak już ktoś w dzieciństwie nasiąknie tym, że książka jest fajną rzeczą, że masz coś, co czytasz, coś cię wprowadza w zupełnie nowe rejony wyobraźni. I ta cisza, którą potrzebujesz, i to skupienie, którego my zaczynamy doceniać wreszcie, że słuchajcie, trzeba się zatrzymać, a książka jest genialnym momentem, pretekstem do tego, żeby stanąć.